Monika Zawistowska. Rozpoczęły biało-czerwone. Puszewska. Fabia Bidas. Natychmiast zagęściły środek pola Holenderki. Egurola. Przejmujemy piłkę. Przewróciła się Matysik. Zawistowska. Matysik. Buszewska. Leży jedna z Holenderek. Wybija piłkę. Zofia Buszewska. Damaris. Egurola. Potrzebna będzie pomoc medyczna. Dobry czas ostatnio w kolejce ligowej na przełomie marca i kwietnia. Bramka w meczu Olympique Lyon z La Havre. A jak się spojrzy na przynależność klubową Holenderek, to rzeczywiście robią wrażenie kluby, w jakich na co dzień holenderskie piłkarki występują. Arsenal, Wolfsburg, Lyon, PSG, więc jakby to zestawić chociażby z przynależnością klubową, kiedy zdobywały Mistrzostwo Europy w 2017, to widać zmianę i też widać to, że jest duża moda w Europie na holenderskie piłkarki. Nina Patalon zamyślona. Reprezentacji pod wodzą Niny Patalon. Małgorzata Mesjasz, Szemik, dzisiaj w reprezentacji po raz 10. Małgorzata Grec, sprezentowaliśmy piłkę, ale nie trafiła Czystopelowa. I już rusza Pajor. Ewa Pajor, Weronika Zawistowska, Stefani van der Krak. Od bramki zacznie Van Domselaar. A dobrze, Van der Kracht odczytała zamiary Zawistowskiej, która bardzo dobrze w tempo podłączyła się do podania od Ewy Pajor. Na pewno będzie potrzebna duża odwaga, duże zaangażowanie i też przede wszystkim duża skuteczność, bo może tak być, że tych sytuacji zbyt wielu mieć nie będziemy. Też zobaczymy, jak będziemy wyglądać, jeżeli chodzi o dokładność, bo ten element niezwykle mocno szwankował w spotkaniu w Łodzi przeciwko Kostaryce i na pewno trzeba to mocno poprawić, aczkolwiek przeciwnik dzisiaj zdecydowanie mocniejszy. Sherida Spitze, Rurt, Van de Donk. Niedokładne zagranie w kierunku Brooks. To jest przedostatni sprawdzian reprezentacji Oranje przed turniejem finałowym. I jak mówi Andres Juncker, Polska to jest taki zespół, który wszedł na bardzo podobny poziom co reprezentacja Portugalii. A to właśnie Portugalia będzie pierwszym mundialowym rywalem pomarańczowym. Spitze, rekordzistka, jeśli chodzi o liczbę występów w reprezentacji. Dzisiaj po raz, uwaga, 215 w kadrze narodowej piłkarka Ajaxu. Jansen, Egurola, Brucht, pokazała się Van de Donk i natychmiast prostopadłe zagranie do zawodniczki Olympique Lyon. Van de Donk niebezpiecznie w polu karnym, odskoczyła piłka Lieke Martens. Dobre zachowanie Małgorzaty Mesjasz, momentalnie doskoczyła do Lieke Martens i wybiła tę piłkę. Na pewno Holenderki będą tutaj chciały często utrzymywać się przy piłce, wymieniać dużą liczbę podań. To jest element, w którym na pewno nad nami górują, bo chociażby wystarczy spojrzeć na statystyki, na liczbę wymienionych podań. Dobrze czytała też Kinga Szemik, troszkę nierozważne. Było to wznowienie dalekim wyrzutem w kierunku Weroniki Zawistowskiej. Egurola. Budują sobie optyczną przewagę Holenderki, ale też na razie uważnie Polki. Wiankowska. Dominik Jansen. Martens. Wybrana piłkarką turnieju finałowego Euro 2017, kiedy Holandia sięgnęła po złote medale na własnym terenie. Spokojnie Holenderki budują atak pozycyjny. Jak się zastanawialiśmy na początku spotkania, jakim ustawieniu będą dzisiaj występować Holenderki, to już mamy odpowiedź. Tam rzeczywiście był błąd na tej grafice. Van de Donk do Rort. Dobre zachowanie Wiankowski. Tutaj potrzebne jest celne podanie. Matysik.
Szkoda, że nie było dokładniejszego podania w kierunku Natalii Padii-Bidas, a to jest Jill Roord. Dzisiaj po raz 86 w reprezentacji klubowa koleżanka Ewy Pajor. Trzy duże imprezy ma za sobą Jill Roord. Beloma. Jak pisały holenderskie media, półtora treningu Pelowej przed meczem z Niemkami na pozycji prawej pomocniczki, prawej wahadłowej. I tak też ustawił ją Jonker przeciwko wicemistrzyniom Europy. No i dzisiaj ponownie na wahadle Wiktoria Pelowa, na lewym wahadle Esme Bruchc. Taka nowa fala w holenderskim futbolu. Niezwykle utalentowane piłkarki, aczkolwiek Pelowa już doświadczenie, bo 23 lata, więc no tutaj już też Arsenalu w ostatnim czasie dość dużo występuje. Padii-Bidas, ładna akcja, zaczęła się od bardzo dobrego kierunkowego przyjęcia piłki w środku boiska przez Natalię Wróbel. Jill Roord, Paul Jankowski. Drugiego lipca pożegnanie z holenderską publicznością, mecz z reprezentacją Belgii. No a później już Australia, Nowa Zelandia i mundial, na którym przynajmniej powtórzyć rezultat z Francji będą chciały piłkarki Oranie. Podwojona Pelowa, ale przekroczyły przepisy biało-czerwone. Wiktoria Pelowa, która będzie miała okazję niebawem zmierzyć się w dwumeczu półfinałowym Champions League z Ewą Pajor, ale także dwoma klubowymi koleżankami, Jansen i Roord, bo Arsenal grać będzie z Wolfsburgiem. Stefanie van der Kracht odebrała pamiątkową koszulkę, kwiaty przed meczem z Niemkami za setny występ w reprezentacji. Ta zawodniczka, która jest aktualnie przy piłce. Jill Roord, Pelowa do Martens. Brawo Małgorzata Grec. No i tu będzie trzeba bardzo mocno uważać. Wiadomo, jak świetnie stałe fragmenty wykonuje Sherida w pizze i też jak Holenderki mają piłkarki bardzo dobrze czujące się w powietrzu, bardzo dobrze grające głową, jak widoczna na ekranie chociażby Stefanie van der Kracht. Sherida Spitze, Belowa przerwała tę akcję Wiankowska, ale tylko na moment. Spitze i spokojnie odprowadziła piłkę wzrokiem Kinga Szemik. Nieprawdopodobny skok jakościowy holenderskiego futbolu w ostatnich latach. Od 71 roku, od debiutu do 2009 roku, poza wielkimi turniejami, ale kiedy zaczęły, to najpierw medal brązowy, a później w 2017 turniej europejski wygrany po 6 zwycięstwach, tylko 3 stracone bramki zespołu prowadzonego wtedy przez Sarinę Wiechman. Faulowana przed momentem Sylwia Matysik, na pewno dla niej dzisiaj i dla Dani Pawełek bardzo dużo pracy. Wiadomo, jak w drugiej linii mocne są Holenderki. I właśnie dzisiaj Sylwia Matysik, która jest w konieczności przesunięta właśnie do pomocy. Bo tutaj nieporozumienie w naszym zespole. Widoczne na ekranach Martyna Wiankowska. Jansen. Martens. Pawolek. Buszewska. Mesjasz. Wychodziła z opaską kapitana na stadionie w Łodzi w ostatni czwartek, Małgorzata Mesjasz. Zmieniły strony w ataku Padii-Bidas i Zawistowska. Egurola. Spitze. Pelowa.
Egurola. Rukc. Mesjasz. Na razie niewidoczna w ataku, odcięta od podań, pozbawiona takiego zagrania piłki na czystą pozycję Berenstein, chociaż było mnóstwo pretensji o niewykorzystane sytuacje w meczu z Niemkami właśnie w kierunku piłkarki Juventus. No, tę okazję miała fenomenalne i też, żeby szybko zamknąć temat, właściwie momentalnie pojawiły się informacje w holenderskich mediach, że Berenstein ponownie wyjdzie w podstawowym składzie, żeby właśnie móc się zrehabilitować za te setki, których nie wykorzystała w meczu z Niemkami. Spicedo Martens. Zacznie Szemik. Tak, w trakcie spotkania przywoływał do linii bocznej Jonker, instruował zawodniczkę, która miała najwięcej strzałów celnych w tamtym spotkaniu w zespole holenderskim. 3 razy w światło bramki. Padilla Vidas. Wróbel. Spice. Teraz nie najlepsze wybicie piłki. Wiarkowski, już Pelowa z szansą dokładnego dogrania piłki w 16. Pelowa, niebezpiecznie, Rorczewik. No i tutaj mieliśmy dużo szczęścia, dużo zamieszania w naszym polu karnym, ale też przy tej oskrzydlającej akcji w wykonaniu Pelowej widzimy, jak holenderska wahadłowa miała mnóstwo miejsca. Tutaj sporo przypadku, ale też ciężko było strzał przy dalszym słupku, a dobrze ustawiona była Kinga Szemik i nie miała problemów ze skuteczną interwencją. Małgorzata Grec. 21 pełnych spotkań przed meczem z Kostaryką. Małgorzaty Grec w tym sezonie klubowym i reprezentacyjnym. Zelar, Janssen, wyżej podeszły Polki, Van Domselaar. Pawolek. Dobrze, skutecznie założyły nasze piłkarki pressing. Piłka jest w naszym posiadaniu i teraz spokojnie zbudować akcję ofensywną. Przegrywa fizyczne starcie Sylwia Matysik. Janssen, Egurola. Brukc. Teraz trzeba wracać. Pawolek, brawo. Wróci sędzia do przewinienia. Brukc na Pawolek. Tutaj widać to przewinienie. Tania Pawolek. Jest żółta kartka dla Esme Brukc w 16 meczu w reprezentacji. O prawie 14 miesięcy temu zadebiutowała w remisowym starciu Holandia-Brazylia. Pierwsze analizy tego, co dzieje się na boisku. Andres Jonker to jest ten mężczyzna, który w tej chwili zrobił 2-3 kroki w przód. Człowiek, który trenerskie szlify nabierał u boku Luisa Van Gaala jako asystent. Najpierw w Barcelonie, później w Bayernie w tym mistrzowskim sezonie 9-10. Prowadził także zespoły Akademii Arsenalu. Niedokładne zagranie do Pajor. Van de Donk. Wraca Padilla Vidas. A musi to przerwać Padilla Vidas. Dobry doskok. Dobra asekuracja Tani Pawolek. Damaris Egurola. Ponownie Egurola. Matysik. Padilla Vidas. Buszewska. Doskoczyły Holenderki. Pawolek. Matysik. Padilla. Od autu Polki. Dobrze wymienione kilka podań.
Na pewno trzeba powiedzieć, że ten pierwszy kwadrans to taki dosyć energetyczny nasz zespół. Widać, że Polki nie odstawiają nogi, że są takie mocno zdecydowane, zdeterminowane. Oczywiście biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, bo mówiliśmy o tym spotkaniu z Niemkami. Prawie 500 wymienionych podań przez Holenderki. Ponad 82% celności tych podań. Do tego kilka stuprocentowych sytuacji, jakie sobie stwarzały, także po błędach przeciwniczek, nasze dzisiejsze rywalki. A dzisiaj przydałoby się po prostu też dobrze obsłużyć czy nasze skrzydłowe, czy Ewę Pajor, żeby stworzyć zagrożenie pod bramką Van Domselaar. Ale za szybko, za nerwowo, dwukrotnie zagrywała do przodu Zofia Buszewska. To jest taki mecz, w którym po odzyskaniu piłkę należy szanować. Mesjasz. Doszczemik. Ładnie szeroko Buszewska. Podobnie po drugiej stronie Wiankowska. Oddają alternatywę zagrania piłki Kindze Szemik. Nasze dwie skrajne defensorki. Gilles Rohr. Małgorzata Grec. Martens, Pelowa, cztery Holenderki w polu karnym, Pelowa wybija piłkę Małgorzata Grec. Matysik. Brugc. O, szkoda tego niecelnego podania Buszewskiej, bo właśnie mówiłam o tych zagraniach do naszych ofensywnych piłkarek. Tam wychodziła na pozycję Ewa Pajor. Brawo, Mesjasz. Była szansa, żeby ją dobrze obsłużyć. Ponownie Linette Berenstein i świetny powrót Sylwii Matysik. Dobrze odczytała zamiary napastniczki Juventusu Sylwia Matysik. Berenstein dzisiaj 90. występ w reprezentacji. Ona blisko 9 lat temu była z Holandią mistrzynią Europy do lat 19. Od 2017 roku regularnie we wszystkich mistrzowskich turniejach w barwach Oranie. Pajor. Znów niedokładnie grają Polki. Rohr. Pelowa. Van der Kracht. I Dominik Janssen. Spice. Pelowa. Gilles Rohr. Brawo, Wiankowska. Ale jeszcze trzeba się pozbierać pod naporem rywalki. O, szkoda, że ta na początku skuteczna interwencja nie spowodowała, że stworzyliśmy sobie tutaj jakąś akcję ofensywną. Małgorzata Grec. Ona i Małgorzata Mesjasz mają dzisiaj sporo pracy w środku defensywy, ale też myślę, że będzie potrzebny, przydatny wzrost obu naszych środkowych defensorek w tym meczu, szczególnie przy stałych fragmentach gry. Sherida Spice. Dobre, prostopadłe zagranie do Berenstein. Berenstein, Rohr przepuściła, Szemik popatrzyła ten strzał. Van de Donk wyraźnie obok bramki. I tu mieliśmy dużo szczęścia, bo nieczyste było to uderzenie Daniele Van de Donk, ale też zostawione mnóstwo przestrzeni. Tutaj zobaczmy, jak dobrze pokazała na pozycji się Berenstein. Nie zdążyła Wiankowska i tu widzimy, jak zeszła piłka z buta pomocniczce Olimpiku Lyon. Zawodniczce bardzo doświadczonej, grającej w reprezentacji, w dużych turniejach od 2010 roku. Wiankowska, uciekła piłka z nogi, zawodniczce Turbine Poczda. 20 minut rywalizacji na stadionie Sparty w Rotterdamie. Holandia 0, Polska 0. No tak analizując to, co działo się w meczu z Niemkami, tam Holenderki też się rozpędzały. Spotkanie pod ich wyraźną dominacją od 30 minuty, od tego trzeciego kwadransa meczu. Holandia, Niemcy, już wszystkie statystyki, ale także obraz, który docierał do widzów,
zdecydowanie na korzyść pomarańczowych. Berenstein, Pelowa, wybić piłkę za pole karne. Wybić piłkę to jedno, ale też lepiej zabezpieczyć tę naszą lewą flankę, bo Holenderki swoim prawym skrzydłem atakują bardzo często. Włącza się tam Pelowa, schodzi do tego bocznego sektora także Berenstein i tutaj jest dość duże zagrożenie. Masz po prawej stronie, bliżej prawej strony grającą jednak Sylwię Matysik i widzieliśmy te jej powroty, wsparcie dla Zofii Buszewskiej. Po lewej stronie teoretycznie biega, no jednak piłkarka o znacznie bardziej ofensywnym usposobieniu, Natalia Wróbel. Matysik. Padilla Bidas. Pawolek. Dobre zagranie do Martyny Wiankowskiej. Nie zrozumiały się teraz Wiankowska i Weronika Zawistowska. Ponownie taka sytuacja. Tempo wcześniej. Dobrze pokazywała się Zawistowska do Wiankowskiej i tam właśnie w tym momencie trzeba było podać do skrzydłowej FC Köln. Jill Rohr. Lykke Martens. Esme Brooks. Szóstką atakują Holenderki. Sherida Spice. Szeroko Pelowa. Prostopadłe zagranie Spice. Nie wiem, tam chyba był spalony. Tak, podniesiona chorągiewka, jest gwizdek. Duńskiej arbiter. Dobrze ustawiona defensywa Polek. Brawo dla Małgorzaty Grec, bo ona tutaj kontrolowała ustawienie zespołu holenderskiego. I tak w ostatnim momencie też wyskoczyła, bo widziała, że łamie linię. To też wynikało z całej sytuacji, jaka miała miejsce na boisku. I tutaj obrończyni Dijon odpowiednio się zachowała i też tam nie było wątpliwości co do tego, że właśnie Martens była na spalonym. Faulowała Małgorzata Mesjasz. Lekke Martens, ponad 11 lat w reprezentacji, już prawie 150 występów, ponad 50 goli. Budzą duży respekt liczby w reprezentacji zawodniczego Ranie. Sherida Spice. Na dalszy słupek Kinga Szemik. Wybijają Polki. Jest uraz i naszej bramkarki. I Damaris Eguroli, gra przerwana. A za moment sobie na powtórce zobaczymy, co tam się wydarzyło. Ale ewidentnie nieczysto trafiła w piłkę rękami przy wybiciu Kinga Szemik. Trafiła w głowę. Nie trafiła w piłkę. Nie trafiła, tak. O z tamtego ujęcia lepiej było widać. No i teraz pytanie, czy tutaj nie powinien być rzut karny, bo... W przypadku, gdybyśmy mieli VAR, myślę, że byłaby 11 dla Holandii. Bo tu ewidentnie pomyliła się Kinga Szemik w tej sytuacji. Damaris Eguroli. Trzy dni temu minął dokładnie rok od jego debiutu, od jej debiutu w reprezentacji. To było spotkanie z zespołem Cypru, wygrane 12-0. Zbierała przed meczem z Polkami 14 spotkań. Z tego ujęcia też widać, jak Eguroli dostała w głowę. Ja... Przyznam szczerze, że po prostu z tamtego pierwszego ujęcia miałam takie wrażenie jak sędzia, że to nasza bramkarka tę piłkę nieczysto, ale trąciła. Już drugi przypadek, kiedy korzysta z pomocy medycznej zawodniczka Olympique Lyon. Tu Anie Knouwen w rozgrzewce. Anie Knouwen, która miała słabe statystyki za to spotkanie z Niemkami, bo tam liczba podań... Nie za duża, już te, które były, to tylko na poziomie skuteczności 67%. Najgorszy wynik w zespole holenderskim.
klimatyczny jest ten obiekt Sparty w Rotterdamie. To jest w tej chwili kwestia urazu głowy oczywiście. Protokół medyczny, trzeba sprawdzić, czy nie doszło do wstrząśnienia mózgu. A to Viviane Miedema. Miedema. Wczoraj była na treningu, odwiedziła koleżanki. Wiemy, że nie zagra w finałach Mistrzostw Świata w związku z kontuzją więzadła krzyżowego. 115 występów w kadrze, 95 bramek na koncie napastniczki Arsenalu. Klub się zgodził na to, aby przyjechała na zgrupowanie, ale w związku z tym pobytem w Holandii musiała też wypełniać całą rozpiskę zadań treningowych, jakie miała już przy tym indywidualnym cyklu narzucone przez oczywiście sztab medyczny. Padilla Vidas. Gilles Rort. I tym razem fizyczna rywalizacja wygrana przez Polkę. Padilla Vidas. Wróbel. Dokładnie, szkoda, bo tu trzeba było zbudować atak. Napracowała się wcześniej Padilla Vidas, aby odebrać piłkę. Gramy niechlujnie, gramy nieprecyzyjnie na połowie rywala. Lieke Martens. Lieke Martens, świetny powrót. Tani Pawolek. I tutaj Martens miała bardzo dużo przestrzeni. A wszystko właśnie wzięło się z tej straty. Holenderki mają tak dużo jakości, że trzeba wystrzegać się takich prostych, niewymuszonych błędów. Bo tutaj momentalnie stwarzają sobie sytuację. Znowu akcja w tym sektorze boiska. Znowu prawa flanka Holenderek. 27 minuta meczu. Rzut rożny. Sherry Despice. Nie było to najpewniejsze. Wybicie Polek. Brooks. Berenstein zamyka. Została na linii bramkowej Szemik, ale to była dobra decyzja. Ale takie miałam wrażenie, że jeszcze zamarkowała to wyjście do piłki, co spowodowało też, co było powodem tego, że zapewne dobrze oszacowała to, gdzie ta piłka spadnie i tutaj. Tutaj wszystko było pod kontrolą. Tak jak poprzednio Małgorzata Grec była tą, która spowodowała odgwizdanie spalonego, tak teraz ona zrobiła dwa kroki w stronę bramki Szemik i tego spalonego nie było. To nie jest brutalny mecz, natomiast niestety zdarzają się urazy. Znowu leży Damaris Egurola. Miały taki moment, że utrzymywały piłkę w grze przez ponad 70% efektywnego czasu rywalizacji w starciu z Niemkami Holenderki. Ta statystyka całościowa meczu piątkowego to 59%, ale trzeci i czwarty kwadrans to był okres absolutnej dominacji Oranie. A w zasadzie Lwic, jak mawia się o reprezentacji Holandii. Razem starcie z Sylwią Matysik. No dużo w tym było przypadku i też trzeba powiedzieć, że Egurola ma no dość dużo pecha. No to ponownie taka sytuacja, że była poszkodowana. Tak, wydaje się, że to jest koniec występu zawodniczki Olympique Lyon w tym spotkaniu. Tymczasem Pelowa w dziesiątkę, reprezentacja Holandii. Van de Donk. Spice. Jansen. Dobry ruch, ale za mocno. I też nie zrobiła ruchu w kierunku linii końcowej, a ruch do piłki. Esne Brugts. Pierwsza zmiana w zespole holenderskim. O, koleżanka klubowa Małgorzaty Mesjasz. Tak. Anik Nieuwen. 40 mecz w reprezentacji. Wypożyczona z Chelsea do właśnie Milanu. Van de Donk.
Spice. Nowin. Teraz taki moment, kiedy może uda się przejąć piłkę, dać trochę oddechu defensywie. A wcześniej dobra interwencja Martyny Wiankowskiej. Mamy piłkę na połowie przeciwniczek. No to, co trzeba powiedzieć, jest dzisiaj dość dużą rzadkością utrzymać się przy niej, wymienić kilka podań. Przede wszystkim wyjść dobrze na pozycję, stworzyć linię podania. Wiankowska, zagranie do Wróbel, interwencja Stefanii van der Kracht i mamy rzut rożny w 31 minucie meczu. Gramy po raz czwarty z reprezentacją Holandii. Dwa mecze wygrane. No to jedno spotkanie zaliczone z Jeleniej Góry. Ja się uśmiecham, bo to mecz, który został przerwany z powodu awarii światła po pierwszej połowie. No ale niektórzy statystycy zaliczają to jako nasze zwycięstwo, więc niechaj i tak będzie. Pawolek, o teraz Holenderki zostawiły dużo miejsca. Zawistowska! I gol! Weronika Zawistowska! Polska prowadzi 1-0. Fantastycznie. Fantastycznie wykorzystana ta sytuacja. Niewiele się działo na połowie Holenderek. Nie mieliśmy sytuacji. Ja mówiłam o tym, że utrzymać się chwilę przy piłce. Wywalczyliśmy rzut rożny. Tam chyba jeszcze dobijała piłkę Natalia Wróbel, ale zobaczmy, stały fragment. I tutaj Pawolek do dobrze pokazującej się Zawistowskiej, która też świetnie... Palonego na pewno nie ma. No zobaczymy, niech będzie, czy Zawistowska, czy Wróbel, niech się jakoś podzielą, natomiast też... Ewa Pajor jeszcze. Ale też trzeba pochwalić Weronikę Zawistowską, bo tam jeszcze oczywiście piłka się podbiła, był rykoszet, to mocno zmyliłowany Dom Selar, ale Zawistowska przed zdecydowaniem się na oddanie uderzenia, jeszcze zeskanowała przestrzeń, zobaczyła, że jest sama, że może właśnie kopnąć w kierunku bramki van Dom Selar. No świetnie, bo nie mieliśmy, panie Michale, żadnych sytuacji, a tu jeden stały fragment i mamy gola. Pelowa. Jeśli Zawistowska, gol numer 8 w reprezentacji. Jeśli Pajor, bramka numer 55. Prowadzimy w Rotterdamie 1-0. Van de Donk, Pelowa. Spice. Van der Kracht. Neuwen. Dużo biegają Polki między rywalkami, ale biegają efektywnie. Na moment odebraliśmy piłkę. Van de Donk do Martens. Przemik. Świetna asekuracja. Pawolek. Tak, świetnie tam jeszcze Tania Pawolek zabezpieczała teren i też odpowiednio w tempo dobrze wyszła Kinga Szemik. Ma o czym myśleć Andreas Jonker. A tu bohaterki tej akcji Zawistowska i Pajor. Pawolek. Cztery lata temu na Algarve Cup pokonaliśmy Holandię 1-0. Bramka Agnieszki Winczo, którą w występach z reprezentacją pożegnaliśmy na stadionie łódzkiego klubu sportowego przed meczem z Kostaryką. Ale grały wtedy Pajor i właśnie Zawistowska w biało-czerwonych barwach. Martens. Martens, Szemik, spokojnie. No widać było, że Lieke Martens ma taki pomysł na tę akcję, aby przymierzyć przy dalszym słupku, podnieść, tak podciąć, nadać odpowiednią rotację futbolówce. Tutaj wywalczyła sobie dość łatwo piłkę, też w łatwy sposób ominęła Grec, ale tutaj już na nasze szczęście ta finalizacja nie była na najlepszym poziomie. Paulowana Ewa Pajor. Tak, Pajor i Zawistowska. Między innymi w tym ostatnim meczu Polska-Holandia po stronie holenderskiej Berenstein. Volkets ma dzisiaj rezerwowa, Spice, a debiutowała ta, która pojawiła się na boisku za kontuzjowaną Egurolę, czyli Neuwen w reprezentacji w tamtym spotkaniu. Jankowska. Ładnie, Ewa Pajor z pierwszej piłki. Wróbel. Jeszcze Polki. Pajor.
Ewa Pajor trafiła jednak Van der Kracht. Wciąż grają biało-czerwone. Padiabidas, Matysik! Wróbel! Wróbel! Ależ mamy fragment spotkania. Przymierzyła przy dalszym słupku Natalia Wróbel. Trzeba pochwalić nasz zespół, że tak widać, że złapał wiatr w żagle, że jest dużo odwagi. Tutaj też widzimy dobre przyjęcie i dobre zabranie z piłką się Sylwii Matysik. I tu skuteczna interwencja Van Domselaar. No szkoda, że lepiej nie przymierzyła Natalia Wróbel. Mówiłam na początku spotkania, że będziemy mieć mało sytuacji, ale też trzeba wspomnieć o tym, że no w sumie były dwie. Jedna wykorzystana, stały fragment, też bardzo ciekawie i przede wszystkim skutecznie wykonany. Ależ teraz dobrze grają Polki. Świetny balans ciałem Pawolek, a później ładnie zabrała się do środka Martyna Wiankowska. Faulowana Buszewska. Podniesiona korągiewka, jest sygnalizacja tego faulu. Esme Brugts. O, tutaj widać to przewinienie. Przez moment Polki w dziesiątkę, opuszcza boisko zawodniczka czarnych Antran Sosnowiec. Zofia Buszewska, nie, będzie grała z autu. Pajor. Wciąż Ewa Pajor. Van de Donk. Dobrze asekurowała narożnik pola karnego. Brugts. Ale wracają Polki i zamykamy kierunki. Nie pozwalamy na kontratak gospodynią. Spice do Pelowej. Van de Donk, Berenstein, 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 Szamik słupek! Ależ mieliśmy dużo szczęścia w tej sytuacji. Wiankowska. On ma problem, Martyna Wiankowska, z tymi piłkarkami, które włączają się na tym prawym skrzydle, czy z Pelową, która o, widzimy, jak tutaj fantastycznie się zachowała w sytuacji 1 na 1. I tu ponownie Berenstein. Tam jeszcze był jakiś delikatny rykoszet. No ale nie można powiedzieć, żeby Linet Berenstein miała szczęście, żeby grzeszyła skutecznością. Na nasze szczęście, bo wspominaliśmy mecz z Niemkami, a dzisiaj jej pierwsza tak dobra sytuacja i tu ponownie nieskuteczność w jej wykonaniu. Wiktoria Pelowa, Van de Donk. Teraz podwojona Pelowa, osaczyły ją Polki, faul Sylwii Matysik. Ja mam wrażenie, że tam jednak gdzieś była piłka muśnięta prawą ręką Kingi Czemik, zanim trafiła w słupek polskiej bramki. A będziemy mieli zapewne jeszcze okazję do tego, aby to przeanalizować, ale na pewno gdzieś tam jakiś kontakt po drodze był i to nawet możliwe, iż z Czemik, jeszcze z kimś z obrończyń. Neuwen, Van der Kracht, Van de Donk. Przeliczyła się Zofia Buszewska, idąc na raz, to otwiera stronę dla Brugts. Brugts, Szemik, niepewnie będzie rzut rożny. O co znaczy jeden błąd? To co wspomniałeś, Buszewska źle oszacowała tę sytuację. Tutaj mieliśmy sporo szczęścia, bo otworzyło się dużo przestrzeni dla Brugts i nie do końca czysto uderzyła tę piłkę, ale będą miały Holenderki stały fragment. Sherida Spice. Brugts. Po raz 16 w reprezentacji dzisiaj. W tej wyjściowej jedenastce najmłodsza, 19 lat. No widzimy, z tego ujęcia doskonale było widać, jak ta piłka leciała w niedużej odległości od naszej bramki. Czemik. No tak, podarowaliśmy rzut rożny reprezentacji Holandii. Wiemy, że Nina Patalon
nie jest zwolenniczką wybijania piłki, że stara się uczyć reprezentantki gry od bramki. Natomiast tutaj było bardzo wyraźnie widać, jak podeszły Holenderki, jak to się skończyło. O, ten mecz jest świetną okazją do nauki wyjścia spod pressingu, który Holenderki bardzo dobrze zakładają. Przewida spicę, brawo Wiankowska. Bruk, piłka wraca w pole karne, Berenstein, spicę wybija Buszewska. Belowa. I teraz moment na złapanie oddechu, na uspokojenie gry, odbudowanie ustawienia i być może stworzenie sytuacji po ataku pozycyjnym. Znowu Polki próbują grać z piątego metra. Mesjasz. Jankowska. Dopadł i Bidas trochę za mocno, chociaż zdąży zawodniczka Servet Geneva. Wraca za nią Jansen. Padilla Bidas. Wróbel. Zabrakło chyba doświadczenia Natalii Wróbel. No teraz trzeba odbudować ustawienie, bo Holenderki będą wychodzić szybko z tym atakiem. Belowa. Jansen. Brugts. Martens. Berenstein, niestety 1-1. No, doczekała się Linet Berenstein tej bramki. O, tutaj Kinga Szemik absolutnie bez szansy. Strzał przy dalszym słupku. 24 gol w reprezentacji. Linet Berenstein. No, świetne zachowanie, tak. Berenstein. Wygrała, Małgorzata Grec. Wygrała walkę o pozycję, właściwie nie musiała wyskakiwać, ponieważ po prostu pierwsza była przy piłce. To jest chociaż Małgorzata tak, Grec. Tutaj jeszcze widzimy, jak ta piłka poleciała. Po plecach. Defensorki Dijon i reprezentacji Polski. Za mocna piłka do Ewy Pajor. Buszewska. Van de Donk. Jansen. Neuwen. Podeszły Polki. Pelowa. A gubią jednak grą na jeden kontakt. Ustawienie reprezentacji Polski zawodniczki Junckera. Martens. I znowu otwarta lewa strona. Brutz. Brutz do Martens. Świetnie Pawolek. Jeszcze raz Brok, Strzemik, rzut rożny. Znowu stały fragment, ale też mieliśmy tutaj próbkę umiejętności Holenderek. Szybko wymienione kilka podań. Świetnie czują się w tej małej grze. Też wyszkolenie techniczne, ta technika użytkowa u nich jest na świetnym poziomie. Spice. Strzemik. Rort, Martens, Pelowa i szansa do kontrataku dla Polek. Aj, szkoda tego zagrania Sylwii Matysik. No, widać było, że przymierza się, że patrzy, że widziała, jak ustawione są koleżanki w ofensywie Sylwia Matysik. No ale tutaj Pelowa niezwykle skutecznie. Jankowska. Zyskaliśmy trochę czasu i kilkanaście metrów. Andres Jorker urodził się w Amsterdamie. Reprezentacja Polski wczoraj rano w Amsterdamie
wysiadła z rejsowego samolotu. 6 minut doliczone do pierwszej części meczu. No to ma związek oczywiście z tymi urazami Eguroli. Eguroli, tak. Jansen naciska Zawistowska. Bardzo dobre zachowanie Zawistowskiej. Ja mówiłam o tym, że podoba mi się nasz zespół pod takim względem właśnie energetyki. Wolicjonalny. Tak, to jest naprawdę dzisiaj na fajnym poziomie. Podoba mi się to, że nasze piłkarki, pomimo tego, że wiadomo, że indywidualnie to Holenderki są lepiej wyszkolone technicznie, wiadomo, jeszcze w kilku aspektach nas przewyższają, ale jest ta gra w kontakcie, jest ta walka, jest ta wspomniana energetyka i też ten element, gdzie nie zawsze on u nas dobrze funkcjonuje, czyli taka gra ciałem, takie przepchanie się, pogranie w ramach przepisu, właśnie powalczenie o piłkę, to dzisiaj naprawdę też bardzo dobrze wygląda. Brawo Wróbel. Nie pokazują się koleżanki. Matysik. Zawistowska do Wróbel. Van de Krak. Rzut rożny dla Polski. No i to jest właśnie dowód na to, o czym mówiliśmy, Michał, przed chwilą. Tutaj też Natalia Wróbel do samego końca powalczyła. Mamy stały fragment. Wiemy, jak się zakończył ten poprzedni. Też tutaj dobrze go wykonać. Zapewne mamy kilka ciekawych wariantów. Jest Nina Patalon. Tamten był właśnie taki krótki. Widać, że zaplanowany. Zobaczymy, jaki teraz będą miały Polki na ten rzut rożny. 47 już minuta meczu, wciąż pierwsza połowa. Wybija piłkę Van de Krak. Matysik. Wróciła za nią Berenstein. Dobre dośrodkowanie Matysik, Domstelar. Moim zdaniem to Nowen wpadła na bramkarkę Tendenschede. A nie, jednak Ewa Pajor. I tutaj w momencie, kiedy bramkarka ma już na rękawicach piłkę, no to według przepisów jest w jej posiadaniu, stąd ten kontakt słusznie został odgwizdany jako przewinienie naszej napastniczki. Pawolek. Wróbel przytrzymała. Lekke Martens, Natalia Wróbel. 10. dzisiaj mecz w reprezentacji. Wróbel, podobnie jak Krzemik. A jak się tak patrzy na liczby naszych piłkarek, na to stosunkowo nieduże doświadczenie na tle Holenderek, no to rzeczywiście jest bardzo duża różnica. Sporo zawodniczek u nas poniżej 30 występów, a jak sobie spojrzymy na Spice, na Martens, no to rzeczywiście bardzo duża różnica doświadczeń. Oj, nie wybiły piłki Polki. Wiktoria Pelowa. Dopiero połowa doliczonego czasu pierwszej połowy. Spice, Szemik, brawo! Ważna, przede wszystkim skuteczna interwencja Kingi Szemik. Dobrze, że tę piłkę pewnie chwyciła. Spice oczywiście aktywna w takich sytuacjach. Po zejściu Eguroli oczywiście przeszła wyżej Nowen w tej trójce defensorek obok Van der Kracht i Dominik Jansen. Ewa Pajor w kierunku Matysik. Piłka poza boiskiem. Andrzej Zjonker z reprezentacją od 24 sierpnia ubiegłego roku. Podczas finałów Mistrzostw Europy kadrę prowadził Parson. Wygrały komplet meczu w grupie Holenderki, ale przygoda skończyła się na reprezentacji Francji. Spice. Domstelar. Jankowska, Spice, Mesjasz. Rusza Padilla Bidas, koło niej natychmiast Jansen. Rozejrzała się Natalia Padilla Bidas. Chciała wejść w pojedynek skrzydłowa Servet, ale też z dużym spokojem Dominik Jansen. Koleżanka klubowa oczywiście Ewy Pajor. Ma świetne liczby w tym sezonie. Natalia Padilla Bidas dołożyła bramkę w meczu reprezentacji z Kostaryką.
Ostatnia minuta doliczonego czasu pierwszej części. Van der Krak po raz kolejny. Matysik. Wiankowska. To Matysik. Od bramki zacznie Dafne van Domselaar. Proszę Państwa, jak tylko oddamy antenę, to zapraszamy na stronę internetową tvpsport.pl, do naszej aplikacji na studio, a później Rafał Patyra i jego goście także na telewizyjnej antenie. Muszewska spojrzała na zegarek. Duński arbiter i pierwsza połowa meczu towarzyskiego Holandia-Polska kończy się zaskakująco. Remisujemy po 45 minutach 1-1 i wydaje się, że oba zespoły przystępują do drugiej połowy dokładnie w takich ustawieniach, w jakich kończyły pierwszą część spotkania. Oczywiście jest przewaga w umiejętnościach indywidualnych, w kulturze gry, ale rzeczywiście też było za co chwalić nasz zespół i można, Michał, powiedzieć, że się potwierdza to, co widzieliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach, czyli to, że my mamy taki zespół nierówny. Kiedy są okna FIFA i są dwa mecze, to jest jeden lepszy i jeden taki, można powiedzieć, słabszy. I nawet pomimo tego zwycięstwa w Łodzi, to ocena całości, całokształtu była taka, że to nie było nasze najlepsze spotkanie. A dzisiaj myślę, że bez względu na wynik, jak na razie trzeba odbierać nasz występ jak najbardziej pozytywnie, bo wiemy, przeciwko komu gramy, na jakim poziomie jakościowym jest zespół Holandii. Natomiast trzeba się wystrzegać takich błędów, zwłaszcza przy zakładaniu przez Holenderki pressingu, bo właśnie z wyjściem spod pressingu mamy problem. Niedokładnie Matysik, ale gramy dzisiaj my, 30. reprezentacja rankingu FIFA, zespołem notowanym na pozycji numer 8. Van der Krak. Spice. Ruszyła Zawistowska do pressingu. Nie wsparły koleżanki. Polki, Szemik w bramce. 17 Buszewska. 7 Mesjasz, 5 Grec, 2 Wiankowska, 6 Matysik, 11 Pawolek, 3 Wróbel, 19 Padilla Vidas, 9 Pajor, 10 Zawistowska. Rusza Bruc. Van de Donk. Padilla Vidas. I teraz szansa do kontrataku. Wróbel. Do Pajor. Trójką atakują Polki. Ewa Pajor, przed nią Van der Krak. Pajor, zablokowany strzał jeszcze Wróbel. No dobra akcja naszego zespołu. Akcja przede wszystkim zakończona zablokowanym strzałem, ale też trzeba pochwalić w całej tej akcji Natalię Wróbel. Tutaj jeszcze powtórka tego wygranego przez Bruk z pojedynku. Van Domselaar, bramkarka reprezentacji Holandii. Obrona 8. Spice, która przesunięta została po zejściu roli do środkowej formacji, a zatem w obronie 4 Neuwen, 3 Van der Krak, 20 Jansen. Szeroko na prawej stronie 24 Pelowa, na lewej 22 Bruk. Przed nimi 10 Van de Donk, 6 Rurt i z przodu 7 Berenstein, 11 Martens. Neuwen. Zostawiamy teraz po prawej stronie holenderskiej sporo miejsca. Wróciła Wiankowska. Martens. Jeszcze Pelowa. Pelowa. Mesjasz. Berenstein. Faulowana Małgorzata Mesjasz. O, przy włączaniu się Pelowej mnóstwo problemów ma Martyna Wiankowska. Też się Natalia trzeba... Wróbel leży. Nie Małgorzata Mesjasz. No tutaj takie mocne fizyczne starcie z Berenstein. Będzie potrzebna zapewne pomoc medyczna. Natomiast wracając do duetu Wiankowska-Pelowa, no to tam jest duży problem, bo widzimy, jak świetnie w tych pojedynkach wygląda Pelowa, jak dobrze wyszkolona jest technicznie, jak jest zwrotna, jaki ma duży wachlarz, jeżeli chodzi o te działania przy 1 na 1.
korzysta z pomocy medycznej. Natalia Wróbel, 6 bramek w klubie w tym sezonie, 2 w reprezentacji. Przypomnijmy ten dwumecz bez kluczowych piłkarek. Bez Dudek, bez Akciński, bez Grabowski, bez Kaletki. Ale w zespole holenderskim nie ma Hünen. Nie ma oczywiście Vivian Miedema, która ogląda koleżanki z trybun stadionu Sparty Rotterdam. Ale mówiłaś o tym, że te terminy FIFA, że gramy 2 różne spotkania. Ja troszkę nadziei pokładam w tym, że też te drugie połowy w roku 2023, czy w towarzyskich spotkaniach z reprezentacją Szwajcarii, czy w tym meczu w Łodzi z Kostaryką, co wynikało oczywiście ze zmian w składzie, były lepsze w wykonaniu zespołu Niny Patalo. A ja też bym sobie życzyła, żeby były 2 równe na dobrym poziomie. To by było takie optymalne. O, tu widać, że z Natalią Wróbel będzie wszystko w porządku. Młoda piłkarka, mówiliśmy o doświadczeniu Holenderek, natomiast nasz zespół cały czas buduje swoją jakość, buduje swoje doświadczenie. 23,27 to jest średnia wieku naszej podstawowej jedenastki w Rotterdamie. To pokazuje, jak cały czas mamy młody zespół, ale też już mający... O, teraz pozwoliliśmy się rozpędzić, Martens. W wielu przypadkach sporo meczów. Szemik. Ale się tam wyciągnęła Kinga Szemik, ale skleiła to do rękawic i długie, ale niestety niecelne podanie do Ewy Pajor. Ja mówiłam o tym, że tu trzeba zaktywizować nasze piłkarki ofensywne. Tak, wiem, łatwo się mówi, ale wiemy, jaką dynamiką, jaką szybkością to nasze trio ofensywne dysponuje. I też patrząc na defensywę holenderską, Van der Graaf czy Neuwen, to nie są piłkarki przesadnie szybkie, zwrotne. I tutaj w tym elemencie nasze zawodniczki mają przewagę, muszą dostać dobre podanie. Brus, 2-1, tym razem już na pewno Berenstein. No niestety świetnie wyszła do tego podania Berenstein. I ponownie przy dalszym słupku. Teraz na pewno bramka numer 24 w 90. występie w reprezentacji Lynette Berenstein. Marnowała sytuację z reprezentacją Niemiec. 3 celne strzały bez gola. Podobnie jak cała reprezentacja Holandii w piątkowym starciu. Tu zobaczmy, jak łatwo Bruk znalazła sobie miejsce. I jak też dobrze była ustawiona Berenstein, jak z dużą swobodą mogła sobie odpowiednio przyłożyć, właściwie tak musnąć piłkę głową. Imponujący był balans ciałem 19-letniej Bruk. Zgubiła doświadczoną Sylwię Matysik, zagrała bardzo dokładnie. A tracimy 2 gole, ale też 13,5 roku temu, kiedy graliśmy towarzysko z Holandią, straciliśmy 2 bramki, wtedy było 0-2. A w naszym zespole grała wówczas jedna z asystentek Niny Patalon, Marta Mika. Spice wchodziła wtedy z ławki rezerwowej. Van der Kracht. Belowa. Martens. Ror, Spice, Van der Kracht, Berenstein, Awiankowska czeka, Berenstein natychmiast ruszyła, Van der Kracht, nie pozwalają nam teraz wyjść z połowy boiska Holenderki. Sheridan Spice, Berenstein, Natalia Wróbel. Ma 16 zawodniczek na tym samym poziomie, tak mówi trener Jonker. Na poziomie, który gwarantuje dobry występ w finałach Mistrzostw Świata. Ale też trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w ostatnich latach
Jest pewien napływ utalentowanych piłkarek. Sarina Wichman miała 11 plus powiedzmy 2-3 piłkarki, które też dawały jakość. Te pozostałe zawodniczki będące w kadrze jednak były na niższym poziomie jakościowym. Natomiast wspomniany przez ciebie Parsons miał problem z wprowadzaniem młodzieży. Ror przed pole karne, Wade Dong. To był jeden z powodów, gdzie mocno się na niego narzekało, że nie potrafi wykorzystać tych talentów, ale może teraz Ewa Pajor. Za małą liczbą piłkarek atakujemy. Mało jest wariantów rozciągnięcia gry przy ataku reprezentacji Polski. Odzyskujemy piłkę. Padilla Vidas. Ewa Pajor. Odskoczyła jej piłka. Złe przyjęcie. Moment zawahania. Wykorzystała to Van der Kraak. Chciała zabrać się z piłką w lewo Ewa Pajor, ale zbyt mocny był ten kontakt z piłką. Zbyt daleko jej ona odskoczyła. Stąd Van der Kraak dobrze to odczytała. Ale też wcześniej dobre wejście Sylwii Matysik i przejęcie. Zawistowska, Jansen. Rort. Małgorzata Grec. Spice. Wiankowska. Buszewska. Do Matysik. Van der Kraak. Zaczniemy z autu. 101 występ w reprezentacji. 94 raz w wyjściowej jedenastce Oranie Stefanie Van der Kraak. Można porównywać doświadczenie na poziomie liczby meczów w reprezentacji, ale trzeba powiedzieć, że większość Holenderek, które oglądamy dzisiaj na boisku, ma 3, część z nich nawet 5 występów w dużych turniejach finałowych Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. A reprezentacja Polski wciąż aspiruje do występu na dużej piłkarskiej imprezie. Mamy utalentowaną młodzież. Reprezentacja do lat 17 za miesiąc zagra w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. W towarzyskich spotkaniach rozbiła Estonię. 6-8-0. Pelowa. Berenstein na nasze szczęście słabo prosto w Małgorzatę Grec. Dominik Jansen. Jill Rort. Spice. Van der Kraak. A blisko przejęcia piłki była Wrubel. O, szkoda, że Wrubel tego lepiej nie oszacowała. Rort do Brooks. Jill Rort. Blokujemy Spice. Nowen. O, teraz autostrada do bramki. Niebezpiecznie. Na nasze szczęście. Wysoko nad poprzeczką Van de Donk. O, pomyliła się Van de Donk. Aczkolwiek miała piłkę na tej niewiodącej lewej stopie. Natomiast podanie, o tu widzieliśmy Anię Knowen. Fantastyczne. Lerer, Van de Donk, Pelowa. Ustawiły Polki defensywę. Nie pozwalamy na szybkie wprowadzenie piłki w nasze pole karne. Nowen. Van der Kraak. Do Jansen. Muszą biegać Polki. Ruszyła do pressingu Pajor. Spice. Świetne prostopadłe zagranie, ale też bardzo dobrze ustawiona Wiankowska. Pajor. Ładnie się teraz zastawiła kapitan reprezentacji Polski. Dobre zagranie Pajor. A niestety minimalnie za mocne.
tutaj Natalia Wróbel nie była w stanie dojść do tego podania od naszej kapitanki, która też bardzo dobrze w tym pojedynku fizycznym zachowała się przy Stefanie van der Gracht. Widzimy, jak to jest masywnie zbudowana obrończyni, a pomimo tego Ewa Pajor świetnie się potrafiła zastawić. Brawo, Małgorzata Grec. Nie zdążyliśmy wrócić. Znowu otwarta była prawa strona reprezentacji Holandii. Być może wróci do ustawienia, którym zaczynał z reprezentacją Niemiec Jonker. Kaspari przygotowuje się do wejścia na boisko. Berenstein. Girard. Próbowała wypychać Matysik. Berenstein. Neuwen. Jansen i Brooks. Wróciła pani Abidas. Opracujemy dzisiaj w defensywie całym zespołem. No, takie są wymagania w tym meczu. Spice do Berenstein. Znalazła się tam dobrze Małgorzata Grec. Pelowa. Berenstein. Zawistowska. Ładny balans ciałem. Wraca za nią Berenstein. Poradziła sobie Weronika Zawistowska. Pawolek. Grec. Buszewska. Matysik. Wróci sędzia do przewinienia na Zofii Buszewskiej. Była tam faulowana obrończyni Czarnych Sosnowiec. Zagranie nakładką Alike Martens. Ale szkoda, że wróciła pani arbiter, bo tutaj się aż prosiło o pokazanie korzyści. Przypomnijmy, Andersen, Nanna Lofmorg, Dunka, prowadzi towarzyski mecz Holandia-Polska. Żółta kartka, druga w zespole holenderskim. Tym razem dla Alike Martens, Pajor. O, ciężko było z takiej odległości i przy tak zagranej piłce lepiej, a przede wszystkim mocniej strzelić głową. Stąd to uderzenie naszej kapitanki. Zdecydowanie zbyt lekkie. Alike Martens. Olbrzymia kultura gry. Znakomicie przygotowane są technicznie Holenderki. Esme Brooks. Gilles Rort. Berenstein trafiona przez Rort. Brooks. Będzie niebezpiecznie. Jansen. Brawo Buszewska. Dobrze. Najważniejsze przede wszystkim, że czysto przy tym ślizgu Zofia Buszewska, to Esme Brooks. No, widać, że Jonker szuka różnych możliwości, szuka różnych wariantów, różnych ustawień, ale te wahadła Pelowa-Brooks to rzeczywiście jest coś, co może na Mistrzostwach Świata dobrze funkcjonować. Przerida z pizzę, piąstkuje Szemik. Pelowa i jeszcze jeden korner dla Holandii. ...497 podań w starciu z Niemkami i aż 402 to podania dokładne reprezentacji Holandii przeciwko aktualnym wicemistrzyniom Europy. No, Holandia to taki zespół, który nawet z tymi mocnymi zespołami ma około właśnie 500, czasami nawet do 600 wymienionych podań. 64. minuta meczu. Lieke Martens, pora zablokowana przez Zawistowską. Gilles Rort, tym razem w Pawolek. Nie będzie zmiana.
schodzi z boiska Natalia Wróbel. A w jej miejsce z numerem 8 Kinga Kozak. A można było się spodziewać, że Kinga Kozak właśnie będzie jedną z pierwszych wchodzących piłkarek. O, mocno nabiegała się, dużo przede wszystkim nabiegała się w dzisiejszym meczu Natalia Wróbel. A to jeszcze podwójna zmiana u Holenderek. Wilms i Kasparaj. Za moment pojawią się na boisku. Kinga Kozak dzisiaj po raz 14 w reprezentacji. Kasparaj pewnie za Brukc, która bardzo dużo pracuje w tym meczu. No, obie na wahadła, bo zakładam, że co logiczne, Wilms także. No i znowu próbujemy wyprowadzić piłkę pod pressingiem rywala. Sherida Spice. Pelowa. Czy nie Wiankowska? O, tym razem skutecznie Martyna Wiankowska. A jakżeż trudno się gra przeciwko takiej piłkarce i to będącej w takiej formie jak Wiktoria Pelowa. Van de Donk. Gilles Rort. Ale wypchnęły Polki poza pole karne zawodniczkę Wolfsburga. I mamy szansę do kontrataku. Natychmiast ruszyła sprintem Ewa Pajor. Padilla Bidas. Po prawej stronie Zawistowska. Pajor w środku. Przed Padillą Bidas-Neuwen. Jest zagranie do Pajor. No tak ciężko było coś się z tej wstecznej piłki zrobić. Tu musimy lepiej rozwiązywać takie sytuacje. Chodzi na boisko Lynn Wilms i za Van der Kracht Kaspari. Kasparaj. Dokładnie tak, panie Michale, obrończyni Manchesteru City. Zobaczymy, jak zejście Van der Kracht zmienia ustawienie w holenderskiej defensywie. Jak ta linia obrony będzie zestawiona. Dwie zawodniczki 22-letnie weszły na boisko. Obie doświadczone uczestniczki ubiegłorocznych finałów Mistrzostw Europy. Chociaż tych występów w reprezentacji razem mają 54. To patrząc na dorobek samej Van der Kracht, która opuściła boisko, wygląda skromnie, ale jednak duży turniej oznacza niebagatelne doświadczenie. Neuwen. To Jansen. Próbujemy pressingu trójką ofensywnych piłkarek. Domselar. 15 razy grały do Van Domselar piłkę w meczu z Niemkami jej koleżanki z pola. Dzisiaj tych zagrań znacznie mniej. Wilms. Gilles Rort. Zablokowała jej strzał Małgorzata Mesjasz. Pelowa. Spice. Pelowa. Brawo, Pawolek. Dużo pracy też, jak pamiętam, ten czwartkowy mecz z reprezentacją Kostaryki. Tani Pawolek, takich odbiorów, przejęć piłki w środkowej strefie boiska. No i ponownie wspomniana przez ciebie Tania Pawole, która rzeczywiście dzisiaj wykonuje gigantyczną pracę. Małgorzata Grec, Padilla Bidas, Grec, Wiankowska.
Kinga Szemik. Ewa Pajor. Kinga Kozak. Ale szkoda, że nie podała wcześniej do Padii Bidas Kinga Kozak. Fuszewska. Jeszcze Zofia Buszewska. Udało się oszukać rywalkę. Jest Buszewska. Jest zagranie do Weroniki Zawistowskiej. Szkoda, że nie trafiła czysto w piłkę Zawistowska. O, świetną sytuację miała Weronika Zawistowska. Szkoda, że się odchyliła, bo tu zobaczmy. Miała przestrzeń. Mogła sobie lepiej ułożyć piłkę na stopie skrzydłowa FC Köln, które dzisiaj ogłosiło, że prawdopodobnie pobiją rekord Bundesligi. 23 tysiące walczącego o utrzymanie FC Köln. 23 tysiące kibiców zakupiło bilety na mecz z Eintrachtem Frankfurt, więc zapowiada się, że w Kolonii jeszcze w tych ostatnich tygodniach Weronika Zawistowska będzie miała okazję zagrać przed fantastyczną publicznością. Neuwen. Lieke Martens. Wilms. Martens przepuściła Szemik. Dobra sekuracja Wiankowski. No tak, przede wszystkim bezpiecznie w tej sytuacji zachowała się Martyna Wiankowska. Ale druga połowa to jest absolutna dominacja Oranie. Kozak, nie udało się zatrzymać rywalki, jest dośrodkowanie Neuwen. O, mnóstwo szczęścia mieliśmy tutaj, że Neuwen źle przyłożyła stopę do piłki, a wcześniej, że tam jedna z piłkarek, o tutaj pelowanie, przewróciła się, tylko do końca utrzymywała się na nogach, bo tam było przewinienie i myślę, że jakby nie chciała kontynuować akcji, to sędzia mogła się pokusić o odgwizdanie rzutu karnego. Małgorzata Mesjasz. I znowu próbujemy wyjścia spod pressingu. Grą od własnego pola karnego. Buszewska. Zawistowska. Gramy dalej. Pokazuje sędzia Lufmark. Leży Weronika Zawistowska, wybiły piłkę Holenderki. Anek Neuwen. Ośmiu ostatnich spotkań nie przegrała reprezentacja Polski. Od porażki w Grodzisku Wielkopolskim w towarzyskim meczu z Islandią niepokonane biało-czerwone. Ale też w tym czasie nie mieliśmy rywala z absolutnego topu. Jak wynika z kalendarza, pewnie też nie będziemy mieć przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Na początku maja losowanie Ligi Narodów, ale tam będziemy mieć rywali z niższej półki. No może dla kogoś być zaskoczeniem to, że w czerwcu nie będzie żadnego meczu towarzyskiego, ale to efekt decyzji FIFA i ułożenia kalendarza w taki sposób, że to okno na mecze towarzyskie przypadnie już przed samymi mistrzostwami świata, czyli w lipcu, więc sensu, aby zespoły, które na tych mistrzostwach nie zagrają, nie ma, aby te mecze towarzyskie właśnie latem rozgrywać. Zaplanowane jest zgrupowanie kadry do lat 23. Tak, tak, takie selekcyjne, które ma zbadać nasze zaplecze. Zaplanowane jest to na czerwiec. Wiadomo, że FIFA gdzieś tam luźno planuje to, aby były Mistrzostwa Europy do lat 21. No to jest oczywiście w planach. Natomiast taka kadra selekcyjna właśnie ma być w czerwcu i ma być to możliwe, że jeszcze połączone z jakimś meczem towarzyskim. Kasparaj. Małgorzata Grec do Kingi Szemik.
Kozak. O, szkoda tego niecelnego podania Kingi Kozak, która wcześniej bardzo dobrze przyjęła piłkę kierunkowo, dobrze się zabrała, otworzyła sobie przestrzeń do tego właśnie, aby uruchomić Ewę Pajor. Ja mówiłam o tym, że tu są potrzebne takie podania, gdzie Pajor będzie mogła wejść w pojedynek biegowy, pościgać się z holenderskimi obrończyniami. Mało ma takich piłek Ewa Pajor. Lynn Wilms, Wilms-Szemik. No tutaj nie była w stanie Berenstein do tej piłki dojść, do tego właściwie strzału, żeby gdzieś tam jeszcze końcem buta zmienić kierunek. Dobrze asekurowana przez Małgorzatę Grec. Matysik, Buszewska, Zawistowska. Wins, Spice. Jest ten moment przyspieszenia reprezentacji Holandii. Gilles Rur do Pelowej. Van de Donk, Pelowa. Dużo dzisiaj ataków skrzydłami z wykorzystaniem Brucht. Teraz Wilms po prawej stronie Pelowej, a ponad 80% akcji ofensywnych, ataków w statystykach za mecz z Niemcami. Holenderki miały w środkowej strefie boiska. Berenstein, niestety 3-1. Lecke Martens. O, szkoda, bo tam zabrakło lepszego ustawienia, lepszego krycia. Martens właściwie tylko tam dołożyła stopę. No ale też ta przewaga Holenderek, ta liczba stwarzanych sytuacji, liczba wymienianych podań, no to tutaj przełożyła się po prostu na kolejną bramkę. Numer 58. Dla pomarańczowych barw Lecke Martens, ale też ten dorobek wypracowany przez ponad 11 lat występów w reprezentacji. I tu szybsza Berenstein, widzimy podanie od Pelowej. Najpierw Berenstein wygrała pojedynek, tutaj po prostu Lecke Martens była szybsza, szybciej wystawiła stopę, uprzedziła Małgorzatę Grec. Van Domselaar. O, trochę to inaczej wygląda niż w starciu z Niemkami. Za tamto spotkanie nawet chwalił swoje zawodniczki Andres Jonker, mówiąc: plan zadziałał, byliśmy we właściwym miejscu, ale zapomnieliśmy strzelać gole. Niestety przypomniały sobie Holenderki, jak się zdobywa gole w meczu z reprezentacją Polski. Pawolek. Pelowa. Van de Donk. I znowu Pelowa. Pelowa. Pomierzyła przy dalszym słupku piłkarka Arsenalu, ale ma fantastyczną swobodę w operowaniu piłką. Tutaj lekko jej zeszła futbolówka ze stopy, natomiast no, dzisiejszy mecz potwierdza to, że Arsenal dokonał świetnego wyboru. O, mają słabość do holenderskich piłkarzy i piłkarek w Londynie. Zresztą powitanie Pelowej było poprzedzone takim filmikiem, którym wspominano właśnie to, jacy piłkarze i jakie piłkarki z Holandii występowały właśnie w Arsenalu. Dennis Bergkamp. Jeden nie chciał latać samolotem, o to chciałem powiedzieć. Van Persie, no Midema wiadomo, więc no było tych postaci dość dużo. No i dołączyła. Dołączyła do tego holenderskiego grona Ewa Pajor. No może teraz. Szeroko Padilla Vidas. Dobre zagranie za linię obrony Ewy Pajor. Kozak i Zawistowska w polu karnym. Padilla Vidas. Padilla Vidas nic nie było, pokazuje Andersen na Nalofmok. No, przy tym ujęciu wydawało się, że Kasparaj idealnie odczytała to, co chciała zrobić nasza skrzydłowa. Tutaj absolutnie nie mogło być mowy o faulu.
po Mistrzostwach Europy Holenderki ogrywały i Danię, i Kostarykę, i Austrię bez straty gola, ale też w takim dwumeczu w lutym przegrały z Austrią 1-2. Neuwen. Spice. Martens. Van de Donk. Świetnie, Sylwia Matysik. Ewa Pajor. Próbowała szybko odwrócić grę Ewa Pajor. Czekała Padilla Vidas na zagranie. Teraz próba takiego podania ryzykownego, ale gdyby to się udało i przeszło przez Kasparaj, miałaby szansę Padilla Vidas. A może jakby to podanie też było, cała akcja inaczej zagrana i byłoby dłuższe zagranie do Kingi Kozak, to też była dobra opcja. Będzie debiut 17-letki. 17-latki Vicky Kaptein z lidera Eredivisie zespołu Twente Enschede. Już jest nazywana takim silnikiem drużyny klubowej, zawodniczka z numerem 14. Ale najpierw Katrin Dijkstra. Berenstein. Pelowa i Martens opuszczają boisko. No i to jest dla nas bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę to, jak zwłaszcza Pelowa dzisiaj wyglądała na boisku. A wspomniałeś o debiucie 17-latki z Twente, Kaptein. Też oczywiście Dijkstra, piłkarka Twente, natomiast Snejs, zawodniczka Evertonu. Ostatni mecz przed ogłoszeniem powołań na Mistrzostwa Świata w lipcu. Późniejsze to spotkanie towarzyskie przed Mundialem, no to już będzie w momencie, kiedy ta kadra będzie ogłoszona. Piłkarki Twente, jedna zawodniczka Evertonu. To są te trzy zmiany w zespole Jonkera. Padilla Vidas, Matysik, Bonsellar. A my tu musimy cały czas jeszcze w tej końcówce spotkania próbować, jeszcze stworzyć jakieś sytuacje. Holandia jest po kilku zmianach, kilka nowych piłkarek na boisku. No zobaczymy, jak im się ta gra będzie zazębiać po tych roszadach. Ale znowu prawe skrzydło tutaj dobrze funkcjonuje. Domselaar. No niestety za dużo miejsca, za dużo przestrzeni na naszej lewej stronie. No i tu właściwie wystarczyło tylko przyłożyć stopę. Proszę Państwa, w Rotterdamie zbiegają się cztery autostrady. Z Rotterdamem związane są cztery duże holenderskie piłkarskie nazwiska. Ben Hacker, Van Bronckhorst, Drenthe i Van Persie. W Rotterdamie Holandia zdobywała czwartą bramkę w meczu z reprezentacją Polski. No to już zdecydowanie za dużo przestrzeni. Najpierw Snejs miała tam otworzoną autostradę na holenderskim prawym skrzydle. A później Rort, też właściwie nieatakowana. No tak jak chwaliliśmy w pierwszej części spotkania za energetykę, za bycie w kontakcie, no to w drugiej części spotkania w tych elementach, no to już płacimy cenę widać za te 45 minut. Przewagę Holandii zdecydowaną. Olbrzymiego wysiłku reprezentacji Polski. No ta przewaga oczywiście w tych elementach, o których mówiliśmy, czyli w kulturze gry, umiejętnościach indywidualnych, była od początku spotkania widoczna, natomiast Holenderki dołożyły po prostu skuteczność, utrzymują bardzo duże tempo meczu i
Widać, że nasze piłkarki już są często spóźnione, ale może teraz Zawistowska. Podanie od Zofii Buszewskiej. Weronika Zawistowska. Jeszcze Zawistowska, ale prosto w ręce Dafne van Domserar. A szkoda, bo tam były trzy nasze piłkarki w polu karnym. Nawet można było mieć takie wrażenie, że tam mieliśmy przewagę. Gilles Rort dzisiaj 86. mecz w reprezentacji. 21. bramka zawodniczki, która brała udział w trzech dużych imprezach w reprezentacji. I znów prawą stroną Holenderki w 85. minucie meczu. Gilles Rort, Małgorzata Mesjasz. Grec. Padilla Bidas. Ruszyła Kozak do tego zagrania. Są zmiany w reprezentacji Polski. Schodzi z boiska Natalia Padilla Bidas. I schodzi z boiska Martyna Wiankowska. Kajla Adamek. I Klaudia Leffert. No, widzimy, jak zmęczona jest Martyna Wiankowska. Ale rzeczywiście dzisiaj Holenderki w jej sektorze boiska to funkcjonowały dużo i często i przede wszystkim intensywnie. Mówiłam o drobnym urazie Klaudii Leffert. Ale nie jest na tyle groźne, żeby nie mogła tych kilku minut zagrać. Pewnie wejdzie z ławki. Dwunasty mecz Klaudii Leffert w reprezentacji. Po raz szósty Kajla Adamek. Małgorzata Grec, Kozak. Neuwen wypchnęła Ewę Pajor. Spice. Jansen. Len Wilms. Van de Donk. Neuwen. Dijkstra. Kasparaj, Dijkstra. Neuwen. Celia Matysik. Dijkstra. Van de Donk. Teraz kapitalnie ta piłka zagrana do prawej strony. Znowu jest dośrodkowanie Kasparaj, ale za głębokie. Szemik. Ale wrzutka Snejs. A tu mamy Berenstein. Lekka Martens. Dominik Jansen. Kapitan. Kasparaj. O, spokojnie sobie Holenderki wymieniają podania. No, ale trzeba przyznać, że ta forma z piątku to nie był przypadek. Ja muszę powiedzieć, no tu nie zdążę, Zawistowska. Ja muszę powiedzieć, że dawno nie widziałam tak dobrze grającego holenderskiego zespołu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, kto był naprzeciwko, a były aktualne wicemistrzynie Europy, czyli Niemki. I to wprowadzanie nowych twarzy przez selekcjonera Holenderek dobrze, płynnie następuje i rzeczywiście Holandia ma ciekawy zespół na Mistrzostwa Świata. Natomiast my mamy swoje problemy.
Oczywiście schody zaczną się w Mistrzostwach Świata już w fazie grupowej, bo tam obrończynie tytułu reprezentacja Stanów Zjednoczonych. W grupie obok Portugalii, Wietnamu i reprezentacji Holandii. Wspomniałam o tych naszych problemach. Po prostu trzeba przenieść wszystkie możliwe aspekty na wyższy poziom, żeby z tak mocnym zespołem lepiej, skuteczniej rywalizować. Zofia Buszewska. Klaudia Lefeld. Spice. Wikstra. Donewen. Snejs. Gilleron. Wins. Wikstra. Pawolek i Szen. Cztery minuty doliczyła duńska arbiter do drugiej części spotkania. Mesjasz. Kozak. Ależ dobrze ustawiona Kasparaj. W większości tych sytuacji, kiedy gramy prostopadłe podanie, Holenderki są dobrze ustawione. Spice. Ależ to zagranie otwiera lewą stronę dla Wilms. Gilleron. O, tu jeszcze powinna zdążyć Kinga Szemik, a jednak nie, jeszcze będzie stały fragment. Ale też słyszymy, jak żywo reagują kibice. A trzeba wspomnieć o holenderskich fanach, że to jest absolutna czołówka, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą w Europie. Słyszeliśmy dzisiaj przez całe spotkanie. Fantastyczny doping. Też pamiętasz, Michał, jak na Mistrzostwach Europy, jak wyglądały mecze z udziałem Holandii, jak choćby z tego powodu też żal wyglądali. Przegranej rywalizacji o Euro 2025. Moglibyśmy popatrzeć z bliska na znakomitych holenderskich fanów reprezentacji kobiet. O, którzy także dość tłumnie chodzą na mecze ligowe. Ostatnio dość głośnym echem odbiło się spotkanie Ajax Feyenoord. 33 700 widzów na meczu ligowym w Holandii, gdzie większość kadrowiczek gra za granicą w tych zazwyczaj topowych zespołach. O lidze holenderskiej mówi się wylęgarnia talentów, ale też widzimy, jakie jest szkolenie, na jakim poziomie. To dzisiaj było bardzo dobrze widać na boisku, jak Holenderki są wyszkolone technicznie, jak rozumieją grę, jak poruszają się na boisku, jak operują piłkę i też w momencie, kiedy dołożą skuteczność, czego nie było w piątek, no to tak to się niestety kończy dla przeciwnika. Jansen. Z pierwszej piłki kapitan Wilms. Małgorzata Grec. Kozak. Spice. Trafiła Pawolek. Adamek. Jansen. Lynn Wilms zaprosiła tym zagraniem po lewej stronie boiska do ataku kapitan. Akcja debiutującej w reprezentacji 17 lat. Jansen. Ależ zostawiamy tutaj autostradę do naszej bramki. Gilleron. Gilleron! Szemik, brawo! Ale świetna interwencja Kingi Szemik. O, tak instynktownie wystawiła stopę. Van de Donk. Adamek. A ja tak wyliczałam zalety Holenderek, ale jeszcze jedna bardzo ważna motoryka, ta podbudowa, ta baza motoryczna, na bazie właśnie której funkcjonują.
daje im możliwość grania na takim tempie do samego końca spotkania. Szanowni Państwo, w stalowej woli Serbia 4. Reprezentacja do lat 19 wyrzucona z turnieju finałowego w Belgii. W Rotterdamie Holandia 4. Reprezentacja A przegrywa towarzyskie starcie z wicemistrzyniami świata. Szkoda, że ta czwórka nam się dzisiaj tak źle będzie kojarzyć, ale dzisiaj było dobre 45 minut. Energetyczne, z doskokiem do rywala. Przeszkadzaliśmy. Staraliśmy się zapobiegać.